Witam Państwa. Dobrze tam słychać mnie trochę? Tak, słychać? Dobrze. Miło mi po raz drugi być tutaj, w tej ambitnej miejscowości, która jest taka aktywna i pełna dynamizmu, co dobrze świadczy o mieszkańcach. Tak trochę jeżdżę po kraju i w różnych miejscach byłem, w wielkich miastach, w aglomeracjach potężnych, jak Warszawa, Łódź, Poznań, Wrocław. Ale byłem też w takich miastach, które są... Coś tu nie tak? Halo, teraz, aha. O, teraz jesteśmy u siebie, tak. No dobrze. I mam takie dość szerokie pole obserwacji i mniej więcej orientuję się, jak w różnych częściach kraju ludzie na różne zjawiska patrzą, interpretują je, interesują się nimi. Natomiast bardzo rzadko bywa tak, że akurat małe miejscowości, a szczególnie wioski, wydobywają z siebie taką ambicję, która pokazuje, że stać je na bardzo ważne działanie. I myślę, że wy jesteście taką wioską, która może być przykładem na mapie Polski. Jest kilka takich innych miejscowości, gdzie byłem i rzeczywiście tam też się odbywają interesujące, ważne działania. Ale to, co jest ważne w tym, żeby ludzie jakoś się organizowali wokół jakiejś sprawy, jakiegoś pomysłu, to, żeby to nie był taki jednorazowy zryw. Raz coś zrobimy, wystarczy, pokazaliśmy, na tym kończymy. Wy nie. Wy, jak się dowiaduję od prezesa, od waszego szefa, jeśli tego mogę nazwać, wy, jak słyszę, to już jest kilka miesięcy, albo nawet chyba drugi rok, tak, panie Dominiku? Który rok? Trzeci nawet, oho, to już przebiliście wszelkie rekordy. No to tak dla chwały Wielkiej Lipy, o której już pisałem parokrotnie, z wielką dumą, że jest taka wieś, że są tacy mieszkańcy. Na ostatnim moim spotkaniu mówiliśmy o rzeczach bardzo trudnych, skomplikowanych, bolesnych, ale niezbędnych dla zrozumienia historii. Jest taki chyba generalny problem z nami, rodakami, Polakami. Czy my dobrze odczytujemy znaki, które... Witamy Pana. Czy my dobrze odczytujemy znaki, które wokół nas się pojawiają? Rzeczywistość jest tak skonstruowana, nasz świat jest tak skonstruowany, że zawsze, zanim coś nastąpi ważnego, to pojawiają się znaki, które informują, że to ważne nastąpi. Rzeczą ludzką, pojedynczych ludzi, grup, wspólnot jakichś, jest umiejętność obserwowania tych zjawisk, które się pojawiają na razie pojedynczo, indywidualnie, a które zapowiadają coś za miesiąc, za pół roku, za rok, coś wielkiego, co nagle przekształca się w pewien problem, któremu trzeba się przeciwstawić albo który trzeba jakoś rozwiązać. Ja Państwu podam taki przykład z własnego doświadczenia. Mniej więcej w lutym tego roku zacząłem obserwować takie dziwne zjawisko, które mnie zastanowiło w internecie. Na moje profile przesyłano informacje poświadczające też dokumentami i zdjęciami, a przede wszystkim fotografiami. I na tych fotografiach pojawiali się muzułmanie. To był luty tego roku. Piękne muzułmanki, dokładnie. Piękne muzułmanki, które tańczyły, śpiewały, bawiły się. Później pokazano dzieci muzułmańskie. Później pokazano krajobrazy muzułmańskie. I to była seria, która szła tydzień w tydzień, przez kilka tygodni. Pomyślałem sobie, co to może znaczyć? Nagle
na tym profilu, gdzie nigdy przez lata nie było takiej serii, nagle jawią się muzułmanie, Kurdowie. Kurdowie, a dziewczyny były zachwycające, piękne, rzeczywiście. A więc ktoś chciał przez piękno wzbudzić we mnie zachwyt. We mnie, a więc we wszystkich, którzy to oglądali. Chciał przekonać, że ci, którzy tutaj są na tych zdjęciach, to są ludzie piękni, szlachetni, interesujący, ciekawi. To był luty. W marcu ja ten problem podniosłem w gazecie, z którą współpracuję, Warszawska Gazeta. Jeżeli Państwo nie czytają, a widzę, że niektórzy czytają, to zalecam, bo to jest bardzo interesująca gazeta. Ona jest chyba jedna, jedyna w Polsce bezstronna, to znaczy ona nie jest związana z żadną orientacją polityczną, z żadną partią, po prostu grupa ludzi, która samoistnie myśli i w sposób, że tak powiem, rozsądny, rozważa różne warianty naszej rzeczywistości. I w marcu napisałem takie felieton, w którym mówię, że oglądam w internecie piękne muzułmanki, które tańczą, śpiewają, grają, dzieci, krajobrazy. Jest to jakiś znak, który w moim przekonaniu coś oznacza. Być może oznacza to ruchy migracyjne, które nastąpią. Tak napisałem. Jeżeli Państwo nie wierzą, to sprawdźcie, to jest marzec tego roku. I co się dzieje, prawda? Było jak gdyby takie przygotowanie do szlachetności, do odbioru czegoś pozytywnego, przyjemnego, sympatycznego, ładnego, prawda? Ci Arabowie są przyjemnie, Kurdowie są przyjemnie, piękne kobiety, piękne dzieci, piękne krajobrazy. I oto my jak kilka miesięcy mamy problem na granicy. To nie jest przypadek, proszę Państwa. Jeżeli się dobrze obserwuje rzeczywistość, to ona w jakiś sposób poprzez pierwsze sygnały pokazuje, że coś nadejdzie. I to dotyczy każdego problemu. Nie jest tak z rzeczywistością naszą, że ona od razu w całej swojej okazałości objawia swoje oblicze. Nie. Zawsze pokazują się jakieś znaki. Trzeba je dokładnie śledzić i trzeba je mądrze interpretować. Trzeba je dobrze rozumieć. Więc ten przykład pokazuje, że gdyby czynniki, które może one to robiły, ja nie wiem, w ten sposób patrzyły na naszą rzeczywistość, czyli obserwowały dobrze naszą rzeczywistość, mogły się spodziewać, że to zapowiada coś bardzo ważnego. I rzeczywiście minęło pół roku i mamy dramat na granicy, który nie wiadomo jak się skończy, nie wiadomo w którym kierunku się rozwinie. Mówię to w kontekście obserwacji naszego życia publicznego, naszego życia zbiorowego, społecznego, politycznego. Czy my Polacy, my rodacy potrafimy w sposób mądry, właściwy, a równocześnie spokojny, bez awantur, bez histerii, przyglądać się różnym zjawiskom, które ogarniają naszą rzeczywistość? Ja tytuł swojego wykładu dałem dość osobliwy. Siedem plag polskich. Co to za plagi? Dlaczego polskie? I czy tylko polskie? Ci, którzy trochę znają Stary Testament i Biblię, to wiedzą, że było siedem plag egipskich. Czyli plaga to jest takie zjawisko społeczne, które coś wyniszcza, degraduje, zabija. Coś groźnego. Tylko zabijać można w różny sposób. Można strzelać, można ciąć nożem, siekierą, ale można też zatruwać umysł. O ile wieki poprzednie przygotowywały nas do tego, że zbrodnia dokonuje się na ogół wtedy, kiedy uczestniczy w tej zbrodni jakiś wielki mechanizm, prawda? Kiedy wojna włącza cywilizację, a więc te wszystkie technologie, które wypracował człowiek w sumie dla pokoju i dla szczęścia, że te technologie przeobrażają się w technologię śmierci. Że to, co buduje życie, w pewnym momencie przekształca się w to, co
życie niszczy, degraduje i zabija. I jeżeli tak spojrzymy na rzeczywistość, że nie sieje grozę tylko to, co jest przerażające, co uderza swoją potężną siłą fizyczną, co niszczy, co zabija. Jeżeli spojrzymy z tej perspektywy na naszą rzeczywistość, to możemy powiedzieć, no nic nas nie niszczy. Nie mamy wojny, nie mamy czołgów, nie mamy armii, która do nas się dobiera. Nie padamy ofiarą jakiegoś strasznego kataklizmu. W gruncie rzeczy z tego punktu widzenia nic się nie dzieje, prawda? Poza tym ostatnim wydarzeniem, czyli tą inwazją Arabów, którzy stanęli w tej chwili na granicy. Jeżeli byśmy tak patrzyli na rzeczywistość, to byśmy trochę uśpili ją. Uśpilibyśmy nasze umysły, bo z takiej perspektywy życie po prostu nie objawia swojego dramatu, nie objawia swojej grozy, swojego nieszczęścia. Życie z takiej perspektywy powiada, że świat się toczy. My jakoś w tym świecie znaleźliśmy swoje miejsce, uczestniczymy w nim i w sumie znaleźliśmy też takie swoje bezpieczne kryjówki. To jest dom, który nas chroni, to jest region, który nas zabezpiecza, to jest państwo, które się nami opiekuje, to są władze, które mają obowiązek nad nami czuwać i tak dalej, i tak dalej. To są te takie zapobiegające, jak gdyby w budowaniu w naszej psychice stanów lękowych. Nie boimy się specjalnie. Narzekamy na różne rzeczy, narzekamy na władzę, na tą, na inną, przeklinamy ją, jesteśmy wściekli, protestujemy, chodzimy na marsze, prawda? Ale to wszystko w granicach, że tak powiem, pewnej umowy. Taka umowa społeczna, że my to możemy robić, nawściekamy się, poprzeklinamy, powyjemy na tych ulicach, prawda? A później wracamy do domu i życie dalej się toczy. To jest ten poziom takiego życia społecznego, który jak gdyby jest bezpieczny. Tam trochę poturbują, trochę tam gazem nas potraktują, ale w sumie nie jest źle, prawda? Jeszcze nie zabijają, jeszcze nie mordują, jeszcze nie dzieją się rzeczy przerażające. Ale jest też druga sfera rzeczywistości, która na nas działa w sposób podstępny, bardzo przebiegły, i na pierwszy rzut oka czasami widoczny, czasami niewidoczny, podskórny, ukryty, tajemniczy, dziwny. To jest ta rzeczywistość, która wpływa na naszą psychikę i która wpływa na nasz umysł i która wpływa na naszą wyobraźnię i powoli ją zatruwa. To jest takie zjawisko, którego się nie da zdefiniować bardzo prosto. Znaczy nie można powiedzieć najprościej, że to, o czym ja mówię, to się pojawia na moment i możemy to zobaczyć, określić, zdefiniować i mieć jak gdyby ogląd. Nie. To są takie jak gdyby fale, które idą przez nasze życie, przez naszą zbiorową świadomość, albo podświadomość, albo przez wyobraźnię, które działają na nas w taki sposób, że my nie od razu rozumiemy, co one z nami robią. My jako cywilizacja Zachodu, a więc także naród polski, włączony do tej cywilizacji, jesteśmy od 2000 lat w tym, co możemy nazwać cywilizacją łacińską, prawda? Czyli cywilizacją, której rdzeniem, fundamentem był Kościół przez 2000 lat. Z całym dekalogiem swoich wartości, prawda? Mieliśmy wyraźne wskazówki, jak postępować, jak żyć, żeby mieć poczucie, że jesteśmy, że życie nasze ma sens, że idziemy w dobrym kierunku. Jest jakaś hierarchia.
Święty Augustyn, jeden z wielkich ojców Kościoła, powiedział dokładnie tak. Jeżeli Bóg jest na pierwszym miejscu, to wszystko jest na swoim miejscu. Jeżeli Bóg jest na pierwszym miejscu, to wszystko reszta jest na swoim miejscu. Jak to należy rozumieć? Jest pewien porządek moralny, w który wpisuje się nasze życie. Jeżeli w tym życiu ułożymy dobrze tą tablicę wartości i widzimy, że jest jakiś lad w tym, w czym uczestniczymy, a jeżeli lad, to musi być coś ważnego i coś mniej ważnego, prawda? I coś najważniejszego. Coś, co kieruje światem, coś, co decyduje, jak gdyby, o losach człowieka, ludzkości. I chrześcijaństwo nie ma wątpliwości. Chrześcijanie, którzy są chrześcijanami, że tak powiem, z ducha, nie tylko formalnymi, że zostali ochrzczeni, tylko z ducha, że mają świadomość. Ci chrześcijanie zdają sobie doskonale sprawę, że taki porządek, w którym jest sprawca tego świata i my słuchamy tego sprawcy, przyglądamy mu się, obserwujemy go po jego śladach, które nam zostawia, a te ślady to są wśród nas, na ziemi. To są te wszystkie ślady, które są wokół nas. To jest cała przyroda, to są jasność i ciemność, prawda? To wszystko, co jest do widzenia, do stwierdzenia, do patrzenia, do podziwu, do zachwytu. Jeżeli tak patrzymy, jako wspólnota chrześcijańska patrzymy na ten świat w tych kategoriach, to jakoś czujemy się bezpiecznie w tym świecie. Natomiast jeżeli zatracimy ten porządek hierarchiczny, to zaczyna być problem, co jest ważne. No bo jeżeli nie ma tej najwyższej wartości, to wtedy człowiek zadaje sobie pytanie, no dobrze, to co jest ważne? Sam człowiek, ale który? Ale jaki? Ale w jaki sposób działający? I zaczynają się problemy. A te problemy oznaczają, że ludzkość zaczyna czuć się pomieszana, zagubiona, zatracona. Nie ma tej wskazówki, nie ma tego dekalogu, prawda? Nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij i tak dalej, i tak dalej. Chrześcijanie mają tę jak gdyby łaskę, że otrzymali, prawda, ten drogowskaz. I gdybyśmy się trzymali tego drogowskazu, to ten świat byłby uporządkowany moralnie w taki sposób, żebyśmy tych problemów za wiele nie mieli. Oczywiście nie jest tak, człowiek jest niedoskonały, popełnia błędy, wykroczenia, odchodzi od zasad. Wtedy się zaczynają kłopoty. W każdym razie ta cywilizacja stworzyła kulturę. Chociaż kultura stworzyła też cywilizację, to są pojęcia wymienne. Czyli te 2000 lat rozwoju ludzkości, a także pojedynczego człowieka, to było wszystko oparte o rozwój ludzkiego umysłu i ludzkiej świadomości i ludzkiej duszy. Czyli kilka jak gdyby takich podstawowych zbiorów, które są w człowieku, stawało się podstawą do tego, żeby ten świat się sensownie rozwijał. I ten świat jakoś się rozwijał, mimo że wojny były, że były jakieś, prawda, antagonizmy, że lała się krew, ale równocześnie obserwujemy przez te 2000 lat ogromny, powolny, jeśli możemy tego słowa użyć, postęp w dziejach, prawda. Na czym on polega? No na tym, że już ludzie pierwotnie nie siedzą na drzewach, tylko zaczynają budować, prawda, budować piękne domy, wille, pałace, zamki. Staje się to wszystko interesujące, ciekawe, bogatsze, coraz piękniejsze. Że pojawia się nauka jako taki byt intelektualny, czyli człowiek zaczyna budować wokół siebie, prawda, jakieś wzorce, jakieś modele.
pokazuje się w świecie, który czegoś się trzyma, jakichś, prawda, zasad. Pojawiają się uniwersytety. My bardzo często dzisiaj słyszymy takie pojęcie, które nas obraża. Nas Polaków, nas katolików i nas, powiedziałbym, ludzi. Pojęcie to mówi, ach, wy to średniowiecze. Jeżeli ktoś postępuje niezgodnie z tak zwanymi nowymi normami, które narzuca nam, i o tym będę za chwilę mówić, nowa doktryna, to wtedy jest nazywany średniowieczym, a jeszcze lepiej głębokim średniowieczym. Czyli tragedia. Jesteś głębokim średniowieczem, to jesteś skazany. Nie ma sensu, nie ma sensu, żebyś w ogóle żył, bo jesteś nikim. Tylko że ci ludzie, którzy opowiadają takie bajki, nie znają historii. Nie mają wiedzy o historii. Ponieważ średniowiecze to był najpiękniejszy okres rozwoju nauki. W średniowieczu powstały najważniejsze uniwersytety świata. Ja Państwu podam konkretne przykłady. Najważniejsze, najistotniejsze, w tym także polskie uniwersytety. W XIII wieku w Bolonii, Uniwersytet Boloński, Uniwersytet Paryski, Oxford, Cambridge, Padwa, Rzym, Florencja, Pisa, Praga, Kraków i tak dalej, i tak dalej. No proszę Państwa, to jest to straszne średniowiecze. I ci, którzy wykrzykują, wy jesteście średniowiecze, to ciemne średniowiecze, po prostu nie mają pojęcia, jaka struktura narzuciła w myśleniu społecznemu czy zbiorowemu pojęcie średniowiecze jako grozę. I ludzie się boją być tym średniowieczem, a powinni być przeciwnie. Dumnie z tego, że kultura chrześcijańska, bo to kultura chrześcijańska stworzyła właśnie ten cały potężny, jak gdyby, konglomerat zjawisk naukowych i intelektualnych. No więc mamy to chrześcijaństwo, które buduje przez wieki, prawda, kulturę, architekturę, naukę. I właściwie bez chrześcijaństwa trudno sobie wyobrazić, jakby świat wyglądał. Ponieważ chrześcijaństwo było oparte o podstawowy pierwiastek. Chrześcijaństwo się w ogóle opiera na takich trzech fundamentach, a jeden z nich jest szczególnie ważny. Opiera się na pięknie greckim, czyli to, co stworzyła starożytna kultura grecka, heleńska. O czym tutaj myślę? Myślę tutaj o Homerze, o wielkich filozofach, Sokrates, prawda? Platon, o wielkich dramaturgach starożytnej Grecji, Aeschylus, Sofokles, Arystofanes, Fidias, rzeźbiarz, Safona, poetka i tak dalej. Czyli starożytna Grecja stworzyła poczucie piękna i chrześcijaństwo to zaakceptowało. Tak, piękno jest wartością. Rozwijamy się w pięknie, bo piękno daje nam poczucie radości. Cieszymy się. Słońce wschodzi, patrzymy, łąki zielone, patrzymy, prawda? Harmonia. Jest jakiś lat w tym wszystkim. Chrześcijaństwo to jest jeden filar. Drugi to jest Rzym. Rzym stworzył prawo, fundamenty prawne. Więc cały porządek świata opiera się o jakieś reguły, prawda? To wolno, tego nie wolno. Jeżeli to zrobisz, czego nie wolno, to będziesz ukarany. Musi być jakaś hierarchia wartości. Czyli mamy piękno greckie, mamy rzymski lat prawny, który przez wieki się zmienia, przeobraża, ale jest to stamtąd. I wreszcie mamy początek chrześcijaństwa, czyli Jezusa Chrystusa, który mówi, że najważniejszą rzeczą jest miłość. Miłość. Jeżeli będziemy miłować siebie wzajemnie, Jezus nieustannie powtarza w swoich różnych wypowiedziach, że wprawdzie jest 10 przykazań boskich, ale dwa są najważniejsze. To jest miłość do Boga i miłość do człowieka. Chrześcijaństwo pokazuje człowieka jako
tego bliźniego, którego trzeba szanować, kochać, miłować, dbać o niego itd., itd. No nie ma piękniejszej doktryny filozoficznej niż szacunek do drugiego człowieka, który nie polega na tym, że jesteś bogaty, że jesteś, prawda, na wysokich piedestałach, na wysokim stanowisku, tylko po prostu jesteś człowiekiem. Trzeba cię szanować, dlatego że natura stworzyła cię po to, żebyś był szanowany, kochany, lubiany. No właśnie. To są te trzy filary, na których stoi ta nasza doktryna chrześcijańska, cywilizacja łacińska. I ona trwa 2000 lat. Myśmy mogli o niej oczywiście mówić długo, ale nie to jest dzisiaj zadaniem naszego spotkania. Pokazuję to jako pewien model, prawda, w którym ludzkość, sobie wybrała i w którym ludzkość się rozwija. I rozwija się na ogół w porządku. Diabeł, jak to się mówi, wszędzie miesza, ale jakoś przez te 2000 lat działamy. Żyjemy, istniejemy, rozwijamy się. No ale pojawia się po drodze w rozwoju człowieka pewna myśl, wytwarzają ją pewni ludzie, którym ten porządek się nie podoba. A ponieważ ten porządek jest w gruncie rzeczy tworzony przez Kościół, przez religię, przez wiarę, czyli ten hierarchiczny porządek trzeba zmienić. I mniej więcej takie już coraz bardziej dotkliwe, coraz bardziej wyraźne idee pojawiają się w wieku XVIII. I one się przekształcają w jeden straszny gwałt, który się nazywa rewolucja francuska. Rewolucja francuska jest początkiem wielkiej machinacji, najpierw intelektualnej, a później już rzeczywistej, fizycznej, niszczenia kościoła, niszczenia religii, niszczenia wiary. Zaczyna się wielka konfrontacja między starym światem, czyli światem chrześcijańskim, a nowym światem, który jeszcze nie ma określonej dokładnej nazwy, chociaż możemy powiedzieć komuna paryska, czyli ta nazwa jak gdyby się tam już powoli zaczyna zakotwiczać. Ale tak naprawdę już jako pewna formuła intelektualna, czyli pewien taki obraz, który się wytwarza w umysłach pewnej grupy ludzi, to jest dopiero wiek XIX, kiedy pojawiają się dwaj, no trzeba powiedzieć, wielcy myśliciele tej epoki, Marx i Engels. I oni dopiero zaczynają tworzyć doktrynę, zaczynają tworzyć system ekonomiczny, społeczny, kulturowy i powiadają dość tego chrześcijaństwa na świecie, najkrócej mówiąc. Człowiek nie musi być poddany Bogu żadnemu, bo nie ma żadnego Boga. Czyli pierwsza rzecz, którą doktryna marksistowska odrzuca, to jest odrzuca Boga. Boga nie ma, Bóg nie istnieje, Bóg jest nam niepotrzebny. Najwyższą wartością jest człowiek. Jaki ten człowiek ma być i ku czemu zmierzać i w jaki sposób, to za chwilę będziemy mówić. Czyli doktryna, która całkowicie, prawda, zaprzecza tysiącom lat rozwoju. Efektem tej doktryny są konkretne działania społeczne i polityczne. I w takim największym skrócie, taką pierwszą potężną falą, która ma zniszczyć stary świat, jest rewolucja październikowa sowiecka, która rzeczywiście dokonuje gwałtu na tym organizmie, prawda, tradycyjnym i niszczy wszystko, co do tej pory tam na tej ziemi zaistniało. Mówimy tutaj o Rosji. Carska Rosja przestaje istnieć w 17 roku po rewolucji. Zaczyna się nowy porządek. Nie będę o tym mówić, bo Państwo mniej więcej wiecie, na czym rzecz polega. Istotą tego jest, pozbywamy się Boga, pozbywamy się religii, pozbywamy się wiary i pozbywamy się człowieka, który w to wszystko włoży swój kapitał duchowy i moralny.
Nie ma takiego człowieka, nie jest potrzebny taki człowiek. Szukamy człowieka, który wyzwala się. To ma być człowiek wyzwolony. Wyzwolony od czego? No właśnie od tych chrześcijańskich wartości. Lenin, który staje na czele tego nowego porządku, ma obok siebie takich, jak on i podobnych, którzy bardzo rygorystycznie, ściśle przestrzegają tej zasady. W tym państwie, które budujemy na nowo, a takich państw ma być dziesiątki, setki, ma przejść przez świat wielka rewolucja światowa, która zmieci stary porządek. Ideą Marksa i Engelsa nie było stworzenie w jednym państwie komunizmu. Ideą Marksa i Engelsa było stworzenie komunizmu na całym świecie. Trafiło na Rosję, żona, chociaż nie ona miała być, ale trafiło na Rosję. I ona stała się początkiem tych wielkich przemian. No i teraz mamy taką sytuację. Rosja buduje komunizm. Jest rok 18, 19, 20. Żeby ten komunizm przebudować dalej i wypchnąć go poza terytorium samej Rosji radzieckiej, no jest potrzebna jakaś wojna. Czyli musi być komunizm rewolucyjny. Ta rewolucja musi iść dalej. No to uderzymy na Polskę, bo to jest to państwo, które hamuje nam dostęp do Zachodu. Zaczyna się wojna 1920 roku, która, jak wiadomo, kończy się klęską sowiecką. W 1922 roku Lenin po głębokich przemyśleniach zwołuje międzynarodówkę komunistyczną i mówi do towarzyszy swoich: słuchajcie, coś nam ten socjalizm nie najlepiej poszedł, ten nasz komunizm. Nie dość, że nasza gospodarka zipie, nie najlepiej się rozwija chłopstwo, jakoś nie dają się zapędzić od razu do kołchozu. Konflikty na horyzoncie się rozwijają, na dodatek ta kapitalistyczna, obrzydliwa Polska zahamowała nam dostęp do Zachodu. Proszę pamiętać, że w tym czasie, kiedy była wojna polsko-sowiecka, w Niemczech i wielu innych krajach, komuniści już tylko czekali na sowieckie wojska, żeby zainstalować tam komunizm. Polska była tym potężnym hamulcem, który spowodował, że nie udało się komunistom pójść dalej. I wtedy Lenin mówi do tych różnych swoich współpracowników: no coś z tym trzeba zrobić. Jeżeli komunizm rewolucyjny nam się nie udał, to wy, młodzi, a tam są też młodzi komuniści, zastanówcie się, co dalej mamy robić. W jakim kierunku mamy się rozwijać, żeby jednak osiągnąć jakiś sukces. I pojawia się tam na tym spotkaniu w Moskwie, bo to spotkanie odbywa się w Moskwie, kilku komunistów z innych krajów. Ja będę od tego momentu cytować ich nazwiska, a także ich wypowiedzi, żeby Państwo wiedzieli, że opieram się na faktach. Że to, co mówię, to nie jest iluzja czy moje wymyślone teorie, tylko to są fakty, ponieważ faktami nazywamy także myśli, które zostały wypowiedziane i które ku czemuś zmierzają. Czyli marksizm rewolucyjny przegrał i teraz kombinują sobie. I tam na tym spotkaniu jest taki pan, który się nazywa Antonio Gramsci. Siedzi niedaleko Lenina, kochany, uwielbiany przez Lenina, młody, aktywny, bojowy chłopak, który mówi: musimy pójść w innym kierunku, towarzysze. Marksizm rewolucyjny już się nam nie uda. Rewolucji nie wzniecimy na całym świecie, ponieważ ludy, jak gdyby przy czuciu, że coś idzie w złym kierunku, nie pozwolą na to. Ale mam inny pomysł. Jaki to pomysł?
Tam jest wielu innych na tym spotkaniu. Jest też taki Węgier. Bierze się Lukas, czyta się po domu Lakex. Jest paru innych jeszcze. I ci młodzi komuniści mówią, że musimy pójść zupełnie innym torem, inną ścieżką, inną drogą. Nie zaprowadzimy komunizmu rewolucyjnego, tylko musimy zaprowadzić komunizm kulturowy. Kulturowy, na czym to polega? Nie będziemy robić rewolucji, nie będziemy przewrotów dokonywać. Musimy po prostu stworzyć potężną armię intelektualistów, uczonych, badaczy, filozofów, socjologów, psychologów, którzy intencje nasze będą nieść przy pomocy swojej aparatury intelektualnej. Czyli to, co my tutaj tworzymy jako pewien model przyszłego świata, czyli człowiek wyzwolony od Boga, od historii, od tradycji, trzeba temu człowiekowi dać narzędzia intelektualne do ręki, żeby wiedział, że to jest właśnie posłanictwo jego. Że to jest droga, którą on sobie pójdzie, ten człowiek, nowy model człowieka, bez Boga, bez religii, bez wiary, ale potężny, uzbrojony w intelektualne narzędzia. I od tej pory zaczyna się tworzyć coś, co się nazywa później szkołą frankfurcką. Szkoła frankfurcka powstaje w Niemczech w latach 20. I w tej szkole zbiera się cała śmietanka komunistycznej inteligencji. Właśnie ci wszyscy profesorowie, ci wszyscy intelektualiści, badacze, analitycy i to naprawdę wysokiej klasy. Ale z intencją, która jest diabelska. Trzeba przekonać świat do naszych racji, do racji komunistycznych, bez przemocy, bez siły, bez ingerencji wojskowej, przy pomocy łagodnych, spokojnych, naukowych metod. I oni tworzą coś, co się do dzisiaj nazywa, to właśnie ten Gramsci, długi marsz przez instytucje. Długi marsz przez instytucje. Co to znaczy? Jakie instytucje? I dlaczego długi? Komuniści zrozumieli, że nie wygrają szybko w świecie. Muszą zdobyć się na wielki, potężny ruch, który ogarnie cały świat, ale ten marsz będzie szedł długo, aż opanuje całą ludzkość. Czyli do ludzkich umysłów trzeba wciskać powoli ideologię, idee, pomysły na tego nowego człowieka. Tego nowego człowieka trzeba kształtować w sposób mądry i przy pomocy całej aparatury pojęciowej, socjologicznej, filozoficznej, psychologicznej i tak dalej. Ten człowiek musi być omotany ze wszystkich stron. Trzeba go atakować na różne sposoby przy pomocy różnych dostępnych intelektualnemu umysłowi narzędziami. I to się zaczyna. Zaczyna się właśnie na tym w Niemczech, w Frankfurcie, kilkudziesięciu. Ja Państwu podam nazwiska przynajmniej niektórych z nich. Spośród nich jest bardzo wielu Żydów. To też jest bardzo ważny czynnik, ponieważ oni są niezwykle sprawni intelektualnie. No to wymieńmy te przynajmniej niektóre nazwiska. Max Horkheimer, Herbert Marquise, Theodor Adorno, Erich Fromm, Leo Löwenthal, Jürgen Habermas i wielu innych. Ja podaję te najważniejsze. To są socjologowie, psychologowie, biolodzy. Każdy w swojej dziedzinie ma za zadanie przekonać ludzkość, przekonać człowieka, przekonać poszczególne wspólnoty, że komunizm jakkolwiek nie odnosi sukcesu na razie w Rosji, ale jest jedyną doktryną, która
pozwala człowiekowi się rozwijać i pozwala się uwalniać od przesądów, od jakichś niejasnych przekonań. Krótko mówiąc, musi się uwolnić od Boga, od tradycji, od historii itd., itd. I ta szkoła działa w latach 20. i na początku lat 30. To są profesorowie, którzy kształcą na uczelni tej frankfurckiej setki młodych ludzi. Te setki młodych ludzi wykształconych w tej doktrynie idzie dalej, zajmuje wysokie pozycje w instytucjach państwowych, społecznych, kulturowych. Czyli ten długi marsz przez instytucje zaczyna się w latach 20. i opanowuje umysły ludu we wszystkich możliwych krajach, gdzie są tylko ci uczeni wysyłani. W latach 30., a więc po 10 latach, to już jest armia. To już jest armia, która opanowała w dużej części uniwersytety, media. I ta doktryna zaczyna funkcjonować jako doktryna podstawowa, która wchodzi do szkół średnich, do szkół podstawowych przez nauczycieli itd., itd. Staje się doktryną naczelną, która ma zmienić całkowicie nasz świat. Ten Lukex powiada tak. Jedyne rozwiązanie widziałem w rewolucyjnej destrukturze społeczeństwa. Ogólnoświatowa zmiana wartości nie może mieć miejsca bez unicestwienia przez rewolucjonistów starych wartości i stworzenia nowych. To, co już wcześniej powiedziałem, on w takich słowach to zawarł. Ja będę tutaj Państwu cytować dokumenty, żebyście wiedzieli, że to jest oparte o konkretne dzieła. Willi Mitzenberg. Zachód zrobimy tak zepsutym, że będzie śmiercią. To są autentyczne słowa. Czyli tak zmodyfikujemy, tak przekształcimy wyobraźnię Zachodu, która doprowadzi do tego, że stary świat runie i te zgliszcza, te ruiny będą tylko wydawać ten zapach. Max Horkheimer i Theodor Adorno w swojej takiej zapowiedzi przyszłych przeobrażeń. Zasadniczo potrzebny jest niszczycielski krytycyzm wobec wszystkich głównych elementów zachodniej kultury, łącznie z chrześcijaństwem, rodziną, moralnością, tradycją, ograniczamy w sferze seksualności, lojalnością, patriotyzmem, nacjonalizmem i konserwatyzmem. Czyli to wszystko trzeba zniszczyć. To nie są żarty, proszę Państwa. To jest doktryna. Ta doktryna jest wykładana już na wszystkie uczelnie. Przypominam. Kultura chrześcijańska, rodzina, moralność, tradycja. Ograniczyć ograniczenia w sferze seksualnej, czyli to, co było, prawda, jakoś tam cieniowane czy uporządkowane seksualnie, jako małżeństwo było, prawda, tą instytucją, która rozwiązywała problem seksualności, tutaj to już jest nieważne. Trzeba to zlikwidować. Seks ma być wolny, dostępny każdemu. Lojalność, patriotyzm, nacjonalizm, konserwatyzm trzeba zniszczyć. Adorno. Okazywanie szacunku dla tradycji, dla kultury, dla rodziców, jakichkolwiek autorytetów jest oznaką skłonności faszystowskich. Jeżeli Państwo mają rodzinę, to jesteście faszyści, pamiętajcie. Okrutni faszyści jesteście, jeżeli macie rodzinę. To mówi człowiek, który jest profesorem. Natomiast odrzucenie wszelkich norm i skłonności do anarchii jest świadectwem zdrowia psychicznego. To mówi intelektualista. Podstawa konserwatywna jest źródłem faszyzmu, stąd w Polsce tak wielu faszystów. Koszmar, prawda? Tak wielu faszystów, którzy mają rodziny, wierzą w Boga, chodzą do kościoła. To jest doktryna, która jedzie przez świat.
Wilhelm Reich, austriacki psychiatra, komunista. Kultura, a zwłaszcza kultura katolicka, jest instrumentem zniewolenia człowieka. Więc to, co ja Państwu opowiadałem przedtem, te uniwersytety największe świata, to było zniewolenie człowieka. Ten piękny rozwój kultury, ten szacunek do drugiego człowieka, ta miłość, prawda, to piękno, to prawo, to było zniewolenie człowieka. I co? Ciekawsze, proszę słuchać dalej, co on mówi. To wszystko prowadzi do Holokaustu. Cała doktryna chrześcijańska prowadzi do Holokaustu. Markize, jeszcze raz. Terror, który zmierza do wyzwolenia ludzkości, zawsze jest lepszy niż brak terroru. Czyli w tej doktrynie intelektualnej nie bójmy się terroru. Na czym polega ten terror? No narzucić swój sposób myślenia. Nie o to chodzi, że przyjdą siekierami czy nożami będą nas mordować, tylko narzucą nam swój sposób myślenia i ta doktryna intelektualna stanie się właśnie terrorem. Jeżeli będziesz inaczej myśleć, to jesteś wtedy kim? Faszystą. To nie są bajki, proszę Państwa. To są konkretne dowody, konkretni ludzie, konkretne cytaty. No i wreszcie Altiero Spinelli, to jest też taki włoski komunista, który działa w Unii Europejskiej. O czym on mówi? Proszę uważnie słuchać. Istnienie suwerennych państw jest sprzeczne z ideą postępu. Istnienie suwerennych państw, czyli narodów suwerennych, jest sprzeczne z ideą postępu, a ich likwidacja nie jest celem, a jedynie warunkiem wprowadzenia postępu. Więc jeżeli jest państwo, to nie jest dobrze. Trzeba coś z nim zrobić. Suwerenne państwo. Trzeba go zniszczyć. Po to, żeby postęp był trwały, państwa suwerenne muszą być zlikwidowane ostatecznie. To znaczy w taki sposób, że nigdy nie mogłyby się odrodzić. Ponieważ podstawą suwerennych państw są wspólnoty narodowe, ostateczną likwidację suwerennych państw umożliwia tylko likwidacja wspólnot narodowych. Czyli jeżeli jest wspólnota narodowa, która przez wieki budowała swoją wizję rozwoju, kształciła dzieci, tworzyła jakieś instytucje państwowe, społeczne, kulturowe, szkoły, uniwersytety, stowarzyszenia, no to trzeba to wszystko zniszczyć, bo to wszystko było narodowe. To trzeba doprowadzić do ruiny. Dopiero po likwidacji suwerennych państw narodowych będzie można zlikwidować tradycyjną kulturę. Czyli porządek jest taki, likwidujemy państwo narodowe. Jeżeli zlikwidujemy państwo narodowe, bo państwo narodowe to jest ten twór, prawda, organizacyjny na fundamentach oparty, prawda, chrześcijańskich do wieku XX, który buduje swoje instytucje, organizacje i wszelkie zjawiska, które mają służyć tej wspólnocie narodowej, mają ją rozwijać i pchać do przodu, to dopóki ta wspólnota narodowa istnieje, to wszystko jest na poziomie rozwoju, prawda? Szkoły, uniwersytety, radio, telewizja itd., itd. W momencie, kiedy się likwiduje państwo narodowe, co znaczy likwidacja państwa narodowego, no ten byt, który się nazywa narodem, czyli pewna wspólnota historyczna, idąca od wieków, tak jak Polska, która ma naród polski od 1000 mniej więcej, prawda, lat, 1000 czymś, to ta wspólnota narodowa jest przeszkodą w idei komunistycznej, ponieważ ona wykształciła przez wieki silne struktury, które ją trzymają. Trzeba te struktury zniszczyć, ale one się nie dadzą zniszczyć wcześniej,
Tylko wcześniej trzeba zniszczyć państwo narodowe. Jak zniszczyć państwo narodowe? Oni tam w różnych dokumentach mówią. No między innymi przez to, że wprowadzać do tej wspólnoty narodowej obcy żywioł narodowy, czy różne żywioły narodowe. Czyli mieszać narody, jak się pomiesza narody, no to wtedy człowiek będzie wyzwolony. Historia, która budowała, zbudowana przez 1000 lat, przestanie istnieć, przestaje być ważna. By osiągnąć te cele, trzeba stosować poprawność polityczną. Co to znaczy poprawność polityczna? No to już trochę państwo wiedzą, co to znaczy poprawność polityczna. Poprawność polityczna polega między innymi na tym, ja państwu zacytuję, że nie ma prawdy, są tylko opinie. Według tych komunistycznych doktryn dobrali się filozofowie komunistyczni do prawdy, twierdzą, że nie ma obiektywnej prawdy. Czyli obiektywnie państwo widzą dom, to tego domu obiektywnie nie ma, to tylko jest państwa opinia. Opraszam. Najwyższą wartością winna być tolerancja. W chrześcijańskiej doktrynie najwyższą wartością jest Bóg i pewien porządek. A tutaj tolerancja. Wiara to sprawa prywatna. Czy państwo dzisiaj nie słyszą na ulicach różnego rodzaju demagogicznych wystąpieniach maszerujących różnych środowisk, które krzyczą, że wiara to sprawa prywatna, może być wierzący w domu swoim, ale kiedy już wychodzisz na ulicę z krzyżem, to już jesteś niebezpieczny. Komunizm był lepszy niż faszyzm. To jest też doktryna, jeżeli patrzymy na komunizm i faszyzm, to z tych dwóch potworów jednak lepszy jest komunizm. Płeć i związane z nią role, na przykład macierzyństwo, są stereotypami. Co to znaczy? Macierzyństwo jest stereotypem. Czyli rodzina jest stereotypem. No to trzeba tę rodzinę zlikwidować. Kobieta ma prawo do swojego brzucha. To nie jest wymysł naszych sufrażystek, czy naszych kobiet postępowych. To jest doktryna od kilkudziesięciu lat, powtarzana dzisiaj wielokrotnie. Człowiek broniący tożsamości narodowej równa się ksenofob. Ksenofob, czyli ten, który nienawidzi obcych. Mniejszości, ze względu na to, że są mniejszościami, mają prawo do szczególnych przywilejów. Doktryna. Ofiarowanie to bardzo interesujące, nowe w tym takim myśleniu. Ofiarowanie kartek świątecznych, co chrześcijanie robią co roku, prawda? Ofiarowanie kartek świątecznych przedstawiających dzieciątko Jezu, żłobek lub pusty grób jest brakiem tolerancji. Jeżeli pójdziecie do kościoła, to też jest brak tolerancji. Więc nie radzę, chodźcie do kościoła, bo nie wykażecie się tolerancją. No i teraz przejdźmy do innej ciekawej, interesującej myśli tego komunizmu kulturowego. Wilhelm Reich. Wyzwolenie seksualne młodzieży oznacza koniec instytucji małżeństwa. I to jest oczywiste. W tym kierunku zmierza świat. Wyzwolenie seksualne młodzieży oznacza koniec instytucji małżeństwa. Ponieważ po co mu małżeństwo, jeżeli seks, taka piękna dziedzina życia ludzkiego, nie jest ujęta w jakieś normy, w jakieś prawda, zasady, tylko każdy, kiedy, kto, z kim, jak i w jaki sposób chce. Jeszcze raz ten słynny Markize. Żądanie pełnej swobody seksualnej jest wyrazem takiej postawy, która domaga się zmian w obszarze kultury, norm i struktur władzy.
aby zmniejszyć ucisk i cierpienie człowieka. No i w związku z tym instytucje, wielkie instytucje międzynarodowe występują z takimi inicjatywami. Jest taka instytucja, która się nazywa WHO, czyli Światowa Organizacja Zdrowia. I ta instytucja zaleca. Dzieci do lat 4 powinny być informowane o masturbacji. Już takie dojrzałe powinny to wiedzieć. Po ukończeniu 4 lat powinny dowiadywać się o różnych orientacjach seksualnych, LGBT. Czyli dziecko, które skończy 4 lata, powinno wiedzieć, co to są lesbijki, goje, biseks i tak dalej. I powinny wiedzieć o różnych typach rodzin. Nie mąż i kobieta, nie mężczyzna i kobieta, tylko dwaj mężczyźni, dwie kobiety, trzech mężczyzn, jedna kobieta i tak dalej, i tak dalej. Całe bogactwo, całe rozmaice. To, proszę Państwa, to nie jest bajka, to się dzieje. To wielkie międzynarodowe instytucje, które poprzez swoje wpływy organizują w poszczególnych narodach posłużne im jakieś tam wspólnoty, instytucje, organizacje, uniwersytety i te dalej przepychają to wokół siebie i w dół. A może jeszcze ciekawsza rzecz. W szwajcarskim kantonie Bazylea miała powstać, nie wiem czy ona jest, ale miała powstać, czy takie zalecenie było, miała powstać wprowadzona walizaczka seksu z pluszową waginą i plastikowym penisem jako materiałami edukacyjnymi dla dzieci. Po to, aby małe rączki zapoznały się z nimi odpowiednio wcześniej. Ja wiem, że Państwo patrzą na mnie jak na kogoś, kto dziwactwo ogłasza, ale to nie ja ogłaszam. To tylko moje usta przekazują to, co jest w dokumentach. W przedszkolach zaś mają być przygotowane przytulne kąciki przeznaczone do masturbacji i zabawy doktora. I to w niektórych krajach się dzieje. No, może jeszcze taki przykład z szkoły niemieckiej. Dzieci w wieku od lat 8 mają być kształcone na ekspertów od antykoncepcji. Specjaliści, eksperci od 8 lat. Aby były dobrze przygotowane na tak zwany pierwszy raz. Oraz aby postrzegały swoje ciało jako organ przyjemności seksualnej i aby je pozytywnie nastawić wobec różnorodności seksualnych, stylu życia. No ale jeszcze dalej, bo to może być za mało. Duński profesor prawa, więc prawda, osobowość, postać, gigant myśli, intelektualista, powiada, jeżeli dwie dorosłe osoby, w tym na przykład ojciec i córka, chcą być ze sobą razem, to nie widzę problemu. Dopuszczam związki kazirodcze. To nie pisze byle kto. To nie jest agitka jakiegoś debila. To jest profesor. A ten profesor wykłada. A ten profesor ma zwolenników. A ten profesor wciska w umysły swoich studentów tego typu mądrości. I może w tym kontekście wypowiedź Partii Komunistycznej USA w 1943 roku. To rozjaśni Państwu pewne działania także na naszym gruncie. Bo to, co ja Państwu do tej pory cytowałem, to są te wszystkie idee, które płyną przez cały świat. To nie jest tak, że ktoś tam coś powiedział i to się tam tylko wypowiedziało. To się przekształca w czyny. To się przekształca w konkretne, materialne fakty.
To nie jest zabawa, to się dzieje. No a co robić z tymi ludźmi, którzy sprzeciwiają się? Bo są tacy. Są ludzie mądrzy, światli, inteligentni, uczciwi, rzetelni, którzy mówią, a ja nie chcę mieć z tym do czynienia. To jest głupie, to jest bez sensu, to jest nielogiczne, to niszczy, to degraduje, to psuje. Bo tak jest, to psuje, to degraduje, to niszczy. Są na świecie jeszcze miliony takich ludzi na całe szczęście i nie chcą doprowadzić swoje narody, swoje wspólnoty, żeby to się tak rozwijało. No to jest naturalne. Proszę bardzo, komunistyczna partia USA wydała dyrektywy do wszystkich komunistów. I tak dyrektywa ta brzmi tak. Gdy niektórzy obstrukcjoniści to są ci tacy, którzy przed chwilą wymieniłem, którzy się nie zgadzają na te wszystkie, prawda, postępowe idee. To są obstrukcjoniści, którzy wadzą, przeszkadzają, obstrukcję czynią. Gdy niektórzy obstrukcjoniści stają się zbyt irytujący, nazwijmy ich, stosując pasujące wyolbrzymienia, nazwijmy ich tak, faszystami, nazistami albo antysemitami, aby ich zdyskredytować. Jeżeli Państwo słyszą dzisiaj bardzo często, słyszymy bardzo często na polskim gruncie, na manifestacjach ulicznych, na te wykrzykiwane hasła, te napisy różnego rodzaju, faszyści, wy faszyści, wy antysemici. To nie dlatego, że wy jesteście antyfaszyści tylko i antysemici, tylko dlatego, że chce się wam zamknąć buzię, zniszczyć was, poniżyć, zdegradować. Jeżeli się zdegraduje wspólnotę, to ta wspólnota się poczuje bardzo źle, a jak się poczuje bardzo źle, nie będzie miała odwagi bronić swoich racji, swojego świata, swoich przekonań, swojej filozofii, swojego życia itd., itd. Przedstawiłem Państwu sporo cytatów. Może jeszcze tylko na koniec tej części historycznej. Szkoła frankfurcka między innymi takie zalecenia stosowała, żeby dokonać dalszego postępu w rewolucji kulturowej. Zaleca między innymi ustanowienie przestępstw rasowych. Przestępstw rasowych. Jeżeli będziesz miał negatywny stosunek do kogoś, kto należy do innej kultury, to wtedy jesteś przestępcą. Musisz kochać. Muszą nastąpić ciągłe zmiany w celu wywołania nieporozumień. Proszę zwrócić uwagę, jaka w tej chwili jest sytuacja w Polsce. My już nie potrafimy ze sobą rozmawiać. My już warczymy na siebie, krzyczymy. To już jest bliskie chwytania, prawda, za noże, już czasami nawet morderstwa. To były takie morderstwa. Zabijano. Już ludzie zabija się dlatego, że nie potrafimy się nie porozumieć. To nie jest przypadek. To nie jest tak, że w tej chwili Polacy sobie to wymyślili. To jest doktryna, która idzie przez świat już od 100 lat. Od lat 20. A my w tej chwili jest wiek 21. To jest 100 lat. Czyli ten długi marsz przez instytucje zrobił swoje. Kilka pokoleń tych intelektualistów stworzyło kilkanaście różnego rodzaju modeli społecznych i te modele w tej chwili funkcjonują już w całym świecie. Za chwilę w końcówce powiem jeszcze o Polsce. Dalej. Nauczanie dzieci o seksie i homoseksualizmie. No to dzisiaj mamy te słynne piątki, że w Polsce, jeżeli ktoś z Państwa jest nauczycielem, to pewnie wie o tym, że co któryś piątek wkracza do szkoły grupa młodych doktrynerów, którzy uczą młodzież tego, czym jest seks.
Dzisiaj w Polsce to się odbywa. Podważać autorytet szkoły i nauczyciela. Mówimy o tradycyjnym. Trzeba podważać. Bo jeżeli ktoś uczy tradycyjnymi metodami, ale nawet nie idzie o tradycyjne metody, tylko uczy pewnego porządku, pewnego ładu, który ma jakiś tam, prawda, sens, no to trzeba ten autorytet niszczyć. W ogóle niszczenie autorytetu w tej doktrynie komunizmu kulturowego jest jedną z zasad. I uwaga, ogromna migracja w celu zniszczenia tożsamości narodowej. Żebyście wiedzieli, że to nie jest przypadek. Że to, co się dzisiaj dzieje na granicy, to nie jest przypadek. Tak jak ja Państwu na samym początku mówiłem, że znaki były już wcześniej, że to było przygotowanie, doktryna, sposób budowania, prawda, pewnej wizji w człowieku. Kochamy piękne dziewczyny, które tańczą. No jak przyjdą tutaj, no to już później powinniśmy je kochać. Więc ogromna migracja w celu zniszczenia tożsamości. Promowanie nadmiernego picia, alkoholizmu. Tak to widzimy chyba trochę, prawda? Młodzież się rozpija. Opróżnianie kościołów. To jest dramat dzisiaj, proszę Państwa. To jest duży dramat. Nierzetelny system prawny uprzedzony wobec ofiar przestępstw. Uzależnienie od państwa, czy świadczeń od państwa. Znaczy chodzi o to, żeby uzależniać jednostkę od państwa, żeby jednostka była zależna od państwa komunistycznego, żeby była uzależniona. Kontrola i ogłupianie mediów. To w latach 20. To są dokumenty z lat 20. wieku XX. Mamy XXI wiek, czyli ten długi marsz, jak Państwo widzą, idzie dalej. Zachęcanie do rozpadu rodziny. No, jedną z głównych idei szkoły francuskiej było wykorzystanie pomysłu Freuda o panseksualizmie, atak na autorytet ojca, negacja specyficznej roli ojca i matki, odebranie rodzicom jako pierwszym prawa do edukacji swoich dzieci. Odebranie rodzicom prawa do edukacji swoich dzieci. Zniesienie różnic w edukacji chłopców i dziewczynek. Do tego stopnia, że już na Zachodzie są wspólne toalety dziewczynek i chłopców. I tak dalej. Czyli to, co ten jeden z tych uczonych powiedział, Zachód zrobimy tak zepsutym, że będzie śmiercią. Ja Państwu w dużym skrócie, w największym jak tylko się da, opowiedziałem, jak przebiegały te procesy, które wychodziły nie od byle kogo, tylko od tych najwyższych autorytetów naukowych, którzy dzisiaj obejmują większości uniwersytetów świata najwyższe stanowiska. To są rektorzy, prorektorzy, dziekani, to są profesorowie, którzy nadal kształcą w tym duchu. Czyli ma powstać ten człowiek wyzwolony od religii, od Boga, od tradycji, od historii. To jest generalna zasada. I teraz w tym kontekście, w dużym skrócie, 7 plag polskich. Ile mamy czasu, proszę mi powiedzieć? Ale która jest godzina, żebym wiedział? 18:11. A, to już krótko. Dobrze. Jakie to są plagi? One oczywiście, te plagi wynikają z tych dokumentów. Pierwszą plagą Polski, która dotyczy Polski, to jest państwo narodowe. Wszystkie działania, które zmierzają w tej chwili w celu zniszczenia państwa narodowego, idą w tym kierunku, żeby przy pomocy różnych zabiegów wytrącić z umysłu człowieka pojęcie państwa narodowego. W związku z tym na przykład na uczelniach nie używa się pojęcia naród czy narodowy,
tylko społeczeństwo. Naród zostaje zastąpiony pojęciem społeczeństwo. Po to, żeby w ludzkich umysłach nie utrwalać tego zgubnego dla marksistów pojęcia naród. Bo naród to jest tradycja, to jest historia, to jest przeszłość, to są jakieś wartości, to są obyczaje, te zwyczaje i tak dalej, i tak dalej. Więc pierwsza plaga, która nas dotyczy, to jest zniszczenie pojęcia narodu. I to się dzisiaj dzieje w Polsce. Państwo, wy jesteście świadkami w mediach bardzo często. Co to znaczy narodowy? Z pogardą. Teraz ten marsz, który się odbył w Warszawie 11 listopada. Jak Państwo będą oglądać telewizję TVN czy inne, narodowcy, tragedia, narodowcy wystąpili na marszu. To są faszyści, prawda? Też słyszymy, to są faszyści. Nie ludzie, którzy poszli świętować swoje święto po prostu. Nie, to są narodowcy. Obrzydliwe pojęcie narodowca. Używa się tego pojęcia w takim kontekście, żeby to wyglądało jak zjawisko, które ma rogi, które ma zęby, które gryzie. Więc ta pierwsza plaga obejmuje przy pomocy różnych zabiegów językowych, bo to się nie robi siekierami, tylko przy pomocy języka. W mediach, w szkołach, na uniwersytetach. Naród i państwo narodowe jest czymś złym. Trzeba wcześniej czy później to państwo narodowe. Te cytaty wcześniej dotyczące tych marksistów kulturowych potwierdzają to. Zresztą Engels powiedział, niektóre narody są nosicielami postępu, inne nie. Ponieważ te drugie, czyli te, które nie są nosicielami postępu, są kontrrewolucyjne, muszą przepaść w rewolucyjnej masakrze, która nastąpi. No i mamy tę masakrę. Engels ponad 100 lat temu i ta idea w tej chwili staje się rzeczywistością. Jedną z metod wyniszczania pojęcia narodu jest pedagogika wstydu. Zawstydza się nas, że jesteśmy narodem z tego powodu, z tamtego powodu. Nieustannie słyszymy, że jesteśmy to antysemitami, prawda? Jesteśmy faszystami. Ta pedagogika wstydu ma nas wdeptać w ziemię jako naród. Będziemy się wstydzić własnego narodu, własnej historii. To jest właśnie jedna z metod. Komuniści wykorzystują nawet nauki takiego starego generała chińskiego, który się nazywał Sun Tzu czy Sun Tzu, różnie wymawia się, który w tamtych czasach, bo on żył w VI i V wieku przed narodzeniem Chrystusa. Ja Państwu podam parę przykładów, które komuniści kulturowi wykorzystują dla zohydzenia tradycyjnego myślenia o świecie. Ten Chińczyk mówił, V wiek przed narodzeniem Chrystusa, ośmieszajcie Boga lub bogów, ośmieszajcie wiary i szargajcie tradycje i obrzędy. Jak widzą Państwo, to nie jest nic nowego. Już było przed narodzeniem Chrystusa te idee. Umniejszajcie znaczenie świąt, łamcie ducha i autorytet przewodników duchowych, kapłanów, nauczycieli, odbierajcie im wiarygodność. Pomniejszajcie autorytety, wszczepiajcie kłótnie i siejcie niezgodę w narodzie. Buntujcie młodych przeciwko starym. Utrudniajcie działalność władz i urzędów. Miejcie wszędzie swoich szpiegów, agentów i agitatorów. I tak dalej, i tak dalej. Tego jest dużo, nie będę Państwa czytać. Jeżeli się używa do tego nawet tak
On to wprawdzie pisał ten Cu w innym kontekście, w kontekście wojny. Jeżeli się wytacza wojnę przeciwko wrogowi, to niekoniecznie trzeba strzelać do wroga, tylko stosować te metody. Komuniści przyjęli to jako zasadę, którą wcielają w życie. No teraz druga plaga polska. To jest walka z religią. Czy Państwo obserwują walkę z krzyżem? To jest walka z religią. W szkole nie powinno być krzyża. No, zdarzają się tak paradoksalne sytuacje, to gdzieś tam w jakiejś szkole w Polsce było, że była cała klasa wierząca i był jeden uczeń, który był niewierzący. To dyrektorka tej szkoły na skutek protestu jego matki, tego chłopca, zdjęła krzyż, bo to godziło wolność tego jednego chłopca. Ale to nie wszystko, przecież Państwo doskonale wiedzą, co się dzieje w tej chwili z Kościołem, z religią, z wiarą. To jest dramat. W Polsce to już jest dramat. Nie tylko się atakuje księży, niszczy się, podrywa się im autorytety, ale się też księży zabija już. Napada się na nich. Mamy takie przypadki. W stanie wojennym zostało zamordowanych około 100 kapłanów. Szkoły bez krzyży, instytucje bez krzyży. W 2020 roku ponad 100 ataków na kościoły, obiekty sakralne i miejsca katolickiego kultu, gdzie w Ameryce. A w Polsce jest to samo. Też napady na kościoły. Pamiętamy te wszystkie akcje, te wielkie protesty, gdzie wdzierano się do kościołu. Kiedy odbyła się msza święta, to ci barbarzyńcy wchodzili do kościoła i przerywali mszę świętą. To nie jest przypadek. To jest doktryna, to jest zasada. Jeżeli Państwo myślą, że to się skończy, to się mylicie. To jest i to trwać będzie, jeżeli na to pozwolimy. Jeżeli na to pozwolimy. Trzecią plagą, która toczy jak robak Polskę, to walka z rodziną. W małej encyklopedii sowieckiej znalazłem taką formułę. Rodzina to pierwotna forma niewolnictwa. W dokumencie komunistycznym. Obowiązujące w latach 20. hasło brzmiało: rozbijając ognisko rodzinne, wymierzamy ostatecznie cios ustrojowi burżuazyjnemu. Więc rozbijemy rodzinę, rozbijemy ustrój burżuazyjny. Na rozbicie rodziny składa się bardzo wiele działań. To między innymi wynoszenie innych modeli związków. Dwie kobiety, czyli prawda, czyli lesbijki, homoseksualiści. Przecież nikt nie przeszkadza, jeżeli ktoś ma takie skłonności, to niech je sobie jakoś tam zagospodarowuje. A dlaczego to ma być nauka? Dlaczego to ma być podnoszone jako zasada? To ma być wychwalanie, gloryfikacja. Dwie kobiety, dwaj mężczyźni, trzy kobiety, jeden mężczyzna, różne modele. To też jest przeciwko rodzinie. No i wreszcie katastrofa, bezdzietność, lansowanie modeli życia jednostkowego. W Szwecji, czy w tych innych krajach, które już powoli zanikają, bo nie ma dzieci. Tam na zachodzie dzieci przestają się rodzić. Rodzą się jeszcze, ale coraz mniej. I kult jednostki kobiecej, która,
W Szwecji bardzo dużo, to są miliony już, kobiet, które mieszkają same, nie mają rodziny. Nie dlatego, że nie mogą, tylko taki lansowanie takiego modelu. Po co ci kłopoty, po co ci mąż, po co ci dzieci? Rób karierę, bądź jedna. Single. Single, prawda? To jest taki model, bądź jedna. I to na Zachodzie stało się zasadą. To jest jedna z metod uderzania w rodzinę. Czwartą plagą jest zamach na historię. Proszę Państwa, w Polsce historia nie ma swojego dobrego miejsca. My o historii musimy nieustannie walczyć. Ja ostatnio mówiłem Państwu o tych kresowych sprawach, czyli budowanie wiedzy w oparciu o fakty. Niestety historia w szkole polskiej nie jest realizowana i nie ma dobrej marki jako przedmiot, który powinien być w szczególny sposób doceniony i budowany, i realizowany, i kształcony na najwyższym poziomie. Historia jest spychana na piąty plan. Do niedawna jedna lekcja historii była w ciągu tygodnia. Dzisiaj zdaje się, że dwie, troszkę się zmienia. W każdym razie historia jest dla marksizmu kulturowego niebezpieczna. Dlaczego? Dlatego, że historia pokazuje nam inne wzorce, prawda? Historia pokazuje prawdziwy świat, realny świat, który przez wieki tworzył wspaniałe dzieła kultury, architektury, nauki itd., itd. No, historia czegoś uczy. Jeżeli historię będziemy eliminować, będziemy kurczyć, będziemy degradować, to dzieci wychowywane w takim kształcie nie będą miały wzorca. Nie będą wiedziały, że świat wyglądał tak lub inaczej. Dlatego też historia dla marksistów jest bardzo niebezpieczna. Piątą plagą jest niszczenie języka. Mało zwracamy na to uwagę. To jest bardzo ważne. Niszczenie języka. Na czym ono polega? Nie polega na tym, że się siekierą odrąbuje jakieś słowa, tylko zmienia się ich znaczenie. Kiedyś dom to był dom, pies to był pies. Czyli rzecz odpowiadała znakowi. Był znak i było znaczenie, to było jasne. Dzisiaj w koncepcji marksistów kulturowych znak i znaczenie jest płynne. Czyli jeżeli przez 2000 lat mówiliśmy, że matka jest matką, to teraz niekoniecznie matka musi być matką, ojciec ojcem. Dzisiaj ojciec i matka już nie są nazywani ojciec i matka, tylko na Zachodzie już jako prawny element. Nazywani są rodzic jeden i rodzic dwa. To jest również przyczynek do likwidacji małżeństwa. Bo jeżeli jest rodzic jeden, rodzic dwa, to jeżeli dwie lesbijki, to jest rodzic jeden i rodzic dwa. Jeżeli mężczyzna i kobieta, to jest rodzic jeden. I to, co ja Państwu mówię, to na Zachodzie, w niektórych państwach jest już w dokumentach zapisane, że nie można się do Ciebie zwracać ojciec i matka, tylko rodzic jeden, rodzic dwa. Więc język staje się elementem gry, która ma zafałszować rzeczywistość. Czyli ma te pojęcia nasze podstawowe zniszczyć. No jednym z takich metod niszczenia języka jest tak zwany fake news. Prawda? Znacie Państwo to pojęcie, fake news. Co to znaczy? Nie mówi się, że to jest kłamstwo, tylko fake news. Co to jest fake news? To nie jest prawda. Chcą powiedzieć, że coś nie jest prawdą, ale nie powiedzą, że to nie jest kłamstwo, tylko fake news, żeby osłabić pojęcie prawdy. A przecież fundamentem naszego istnienia jest prawda. Bo jeżeli nie będziemy w swoich relacjach opierać o prawdę, o jakąś zasadę prawdy,
to nie porozumiemy się. Jeżeli każdy z nas będzie inaczej rozumiał jakieś pojęcie, to nie porozumiemy się. I ten komunizm doktrynalny, ten marksistowski, ten kulturowy, mówi, że między znakiem a znaczeniem nie musi być identyfikacji. Ten sam znak może znaczyć to, ale może znaczyć coś innego i jeszcze coś innego. W związku z tym rodzice to nie są rodzice, znaczy ojciec i matka, tylko jest rodzic, jeden rodzic, dwa. To jeszcze Konfucjusz kiedyś powiedział bardzo mądre słowa. Kiedy słowa tracą swoje znaczenie, ludzie tracą swoją wolność. I w tej chwili jesteśmy na etapie tracenia swojej wolności. W związku z tym dzisiaj bardzo wiele pojęć lub zbitek językowych przyjęło zupełnie inną postać. Kiedyś terroryści w Europie, tak się nazywało ludzie, którzy terroryzowali Europę. Dzisiaj mówi się, to są uchodźcy, nie terroryści. Jeżeli jest antychrześcijański rząd w Europie, a są takie, to jest to rząd liberalny. Nie mówi się, że to jest antychrześcijański, tylko liberalny. Język to decyduje. Ale jeżeli jest rząd prochrześcijański, albo nie daj Boże chrześcijański, to jest faszystowska dyktatura. Jeżeli jest prawicowy marsz, to są zamieszki. Jeżeli jest lewicowy marsz, to jest marsz pokojowy. Ktoś, kto nie zgadza się z lewicą, to jest rasista, faszysta i nazista. Ktoś, kto zgadza się z lewicą, to jest otwarty, nowoczesny i bez uprzedzeń. Dzisiaj mąż i żona to już na innym gruncie, to już nie jest mąż i żona, tylko partner. Partner, to mój partner. Biały patriota to dzisiaj sabotażysta, rasista, agitator i kryminalista. Morderstwo nienarodzonych dzieci to jest aborcja. Rodzina patologiczna to jest rodzina dysfunkcyjna. Kłamstwo to są alternatywne fakty i tak dalej, i tak dalej. Dziesiątki tego typu przykłady, które mówią o tym, jak język, bez którego my nie możemy żyć. Ja do Państwa mówię tak, żebyście mnie rozumieli. I mówię takim językiem, który odnosi się do jakiejś historii, prawda, do jakiejś przyszłości. Tym językiem mówią mój dziadek, pradziadek i tak dalej, i tak dalej. Dzięki temu wspólnota nie tylko porozumiewa się teraz, ale wspólnota porozumiewa się historycznie. Dzięki temu tworzymy jakiś lat, poziomy i pionowy. Szanujemy siebie, cenimy, kochamy i tak dalej, i tak dalej. No jeżeli tego typu dewiacje językowe następują, no to jest katastrofa. Coś zabawnego. Prostytutka to nie jest prostytutka, tylko pracownik opieki seksualnej. Pracownik opieki seksualnej, gdyby ktoś nie wiedział, co to jest prostytutka. A półnaga kobieta, ubrana jak dziwka, to jest odważna kreacja. Pokazuję Państwu, jak język funkcjonuje w tej zbiorowej wyobraźni komunizmu kulturowego, jak on straszliwie wypacza nasze pojmowanie prawdy. Gdyby to było coś, co jest okolicznościowe, przypadkowo, co się zdarza, ale co nie jest emanacją zjawisk nieustannie występujących i przedłużających się, i rozwijających się, to moglibyśmy powiedzieć, czort z tym, było, minęło, nie ma.
ale to nie było, nie minęło, tylko było, jest i będzie, dopóki nie przeciwstawimy się. Nie żaden fake news, proszę mówić, tylko kłamstwo. Jeżeli Państwo też używacie tego pojęcia, to już jesteście ugotowani, już Was mają, już nałożyli Wam pętlę. A wielu z nas mówi, politycy nasi mówią, premierzy nasi mówią, i to ci, którzy wydają się dobrze, mówią, a to był fake news. Jeżeli używa tego pojęcia, to już został schwycony. Żaden fake news. Albo pojęcie postprawda. Jest takie pojęcie postprawda. Co to znaczy postprawda? Coś, co jest po prawdzie. Już prawdy nie ma. Koniec. Jest tylko opinia. I to ktoś, na tego typu takie wędki dają się łapać nasze najwyższe autorytety i polityczne, i naukowe. I używają już tych pojęć. Ja pamiętam, że jednym z pierwszych, który używał tych pojęć, był Geremek na początku lat 90. Pamiętam, że on w telewizji po raz pierwszy użył chyba tych pojęć. I za nim, jak za panią matką, zaczęli wszyscy powtarzać. To było takie modne, takie nowoczesne. Być nowoczesnym dzisiaj. Wszyscy chcą być nowocześni. Wszyscy chcą być postępowi. Wszyscy chcą być modni. No ale to być modnym, to oznacza właśnie to wszystko, co ja Państwu powiedziałem. Czy jest z tego wyjście? Czy mamy narzędzia i metody? Czy mamy jakieś możliwości powstrzymania tej fali? Oczywiście, że mamy. Zawsze mamy. I to się powoli dzieje. No, Orban na przykład co robi na Węgrzech? Był tam uniwersytet, który lansował te wszystkie dewiacje. Co on zrobił? Zamknął uniwersytet. Po prostu zamknął. I nie pozwolił na rozwijanie wśród młodzieży tych pojęć, które miały wyniszczać kulturę węgierską. Jest metoda. Trzeba tak pracować, trzeba budować taką wspólnotę, trzeba budować tak świat, żeby byli ludzie na czele, którzy dowodzą naszą wspólnotą, którzy by się temu przeciwstawiali. Tym 6 czy 7, bo jeszcze za chwilę o jednej powiem, zasadom, które wyniszczają naszą wspólnotę, naszą tradycję, naszą historię. Więc język, proszę Państwa, proszę zwracać uwagę. Proszę nie poddawać się tym różnym sloganom, które funkcjonują. Słyszałem, że tutaj będzie za tydzień czy za dwa pan profesor z uniwersytetu jakiegoś, który będzie również, ale z innego punktu widzenia o tym mówił. To będzie bardzo ciekawe. Wreszcie 6. plagą jest poczucie piękna. Dużo by mówić o wszystkim, co ja tutaj do tej pory wspomniałem. Ale poczucie piękna jest totalnie niszczone w Polsce. To jest niszczone przede wszystkim w najwyższych obszarach ludzkiej egzystencji, czyli w literaturze i sztuce. Teatrze. To, co wydaje się takie niewinne, kiedy nagle na scenie pojawiają się nagie aktorki czy nadzy aktorzy. We Wrocławiu był taki spektakl studentów, który ja obśmiałem kiedyś strasznie, bo był głupi, bezdenny, bezmyślny. Młodzi abiturienci sztuki teatralnej. Na scenie było, nie wiem, może 20 czy kilkunastu młodych ludzi, dziewczyny, wszyscy nacy. To nie o to chodzi, że nagość jest czymś złym. Tylko nagość musi być uzasadniona czymś wyższym. Jeżeli nagość występuje w teatrze, to ona musi mieć swój sens, musi mieć jakąś podstawę. Musi być czymś motywowana. A nie tylko nagością po to, żeby bulwersować opinię publiczną. I ta nagość bardzo często ma charakter brzydki. Pokazuje się w taki sposób, jak gdyby ciało ludzkie pokazać jako karykaturalne.
To jest dramat. Ale też dotyczy to filmów, dotyczy to też w jakiś sposób literatury i tak dalej, i tak dalej. Czyli jeden z filarów chrześcijańskiego modelu rozwoju świata, piękno, trzeba zniszczyć tak jak rodzinę, tak jak religię, tak jak naród, tak jak historię. To jest w jednym paśmie pojęć, które trzeba wyeliminować. No i wreszcie siódmy, to jest degradacja przyrody. My tę degradację przyrody widzimy dzisiaj na całym świecie. Widzimy, do czego to doprowadziło i jakie są skutki, już temu nie będę więcej poświęcał czasu. Krótko mówiąc, mamy siedem plag, które przenikają przez wszystkie obszary naszego życia społecznego, obyczajowego, kulturowego, młodzieżowego, akademickiego. I wśród nich jedną z najgroźniejszych jest upadek religii. Nie wiem, czy Państwo mają wiedzę, ale na przykład na lekcjach religii dzisiaj jest dramat. Mam takich kilka przykładów. W Krakowie, w takiej szkole specjalnej, bardzo ważnej, bardzo ambitnej, na około 100 uczniów tylko 7 chodzi na religię. Na 100. Z tych 7 tylko jeden jest praktykujący. Proszę sprawdzić w swoich regionach, jak bardzo masowo odstępują dzieci od religii. Nie dlatego, że religia jest zła, tylko dlatego, że choroba, która zapanowała już w wielu umysłach, ma takie owoce. Świat nie może podążać w stronę dobra i porządku, jakiejś mądrości, jakiejś hierarchii wartości, które budują nasz świat, jeżeli my pozwolimy dalej rozwijać się tej patologicznej ideologii marksistowskiej, która wypacza sens i istotę życia. Bo to, co my obserwujemy, ta dezintegracja społeczna, narodowa, polityczna, to jest owoc tego, co tutaj ja Państwu w ciągu tej półtorej godziny opowiadałem. Możemy temu przeciwdziałać. Jednym z tych działań jest to, co tutaj Państwo robicie. Wiedza. Jeżeli nie będziemy mieć wiedzy na ten temat, no to nie przeciwstawimy się. Trzeba mieć wiedzę. Trzeba wiedzieć, skąd to wynika, że to nie jest przypadek, że to nie jest kaprys historii, że to nie jest jakiś wymysł zjednoczonego umysłu, który dzisiaj lansuje swoje jakieś chore idee, tylko że to jest długa tradycja wyniszczania świata chrześcijańskiego i degradacja podstawowych wartości. Oczywiście to nie jest tak, że się wszystko załamie szybko, ale najlepszym dowodem to jest to, co obserwujemy w oświacie. Jeżeli młode pokolenie już nie chodzi na religię, jeżeli niszczy się krzyże, jeżeli wartość kaplana, który był do tej pory, prawda, takim orędownikiem prawdy religijnej, jeżeli wartość tego kaplana traci na znaczeniu, to znaczy, że ostatni autorytet już pada. No bo gdzie są te autorytety? Skoro uczelnie, szkoły stały się welęgarnią zła i doktryn wyniszczających naszą historię, naszą tradycję, naszą przeszłość, naszą kulturę. Dlatego też bardzo sobie cenię to, co Państwo tutaj robicie, to, że to nieważne, że Was jest 10, 15, 20. Czasami jeden jest ważny, który przyjdzie i będzie o tym mówił dalej, będzie opowiadał, że był na takim spotkaniu, coś takiego się działo. Ja się tymi problemami zajmuję od wielu lat. Napisałem
kilka książek. Tutaj mam przynajmniej jedną z nich, taką bardzo ważną, pod tytułem Skąd się wzięli pożyteczni idioci. To jest książka właśnie o tym. A pojęcie skąd się wzięli pożyteczni idioci pojawiło się prawdopodobnie w ustach Lenina, kiedy stworzyli ten koszmarny system po 17 roku rewolucji październikowej i on oczywiście, jak wiadomo, musiał paść wcześniej czy później, ale w latach porewolucyjnych, tuż porewolucyjnych, zachodni intelektualiści byli zachwyceni, że wreszcie mamy ten wspaniały system komunistyczny, który tak nam pozwoli uwolnić się od tej strasznej religii i będziemy wolnymi ludźmi. I ci intelektualiści z Francji, z Niemiec, z innych krajów jechali do Rosji, żeby popatrzeć, jak ten piękny komunizm się tam rozwija. A tam był terror, tam była upadłość, tam było zniewolenie umysłu, tam były więzienia, tam były tragedie. I część z tych rzeczy oni widzieli. Widzieli, obserwowali, mogli o tym mówić, ale nie mówili. I właśnie Lenin ich nazwał tymi idiotami. Tymi idiotami pożytecznymi. Ponieważ byli tak zaślepieni ideologicznie, że nie byli w stanie wykrzesać z siebie odrobinę krytycyzmu. To, co nam potrzebne jest w tej chwili najbardziej, to krytyczny umysł wobec tego wszystkiego, co się dzieje. Zadawanie pytań, co to jest, skąd to idzie i ku czemu zmierza. Dziękuję, że Państwo mnie wysłuchali. Struktur przenikają ci ludzie, którzy nami manipulują. Przykład pierwszy, WHO, którego pan użył. Rządzi nim komunista z Erytrei, chodzący na pasku żydowskim i jeszcze tam jakimś innym. Papież. Nie wiem, czy wszyscy znają historię, skąd wywodzi się papież. Jaką ma przeszłość. No. I proszę Państwa, i takich przykładów jest dookoła nas bardzo wiele. I teraz jak to się dzieje? Mówimy o tych postępowych tak zwanych księżach, którzy byli w Ameryce Łacińskiej i którzy byli takimi cichymi, a może nawet nie cichymi zwolennikami tych przemian komunistycznych. Tak, dokładnie. I teraz w wielu, wielu dziedzinach życia oni są. My nie zawsze dostrzegamy, bo nie znamy ich historii. Nie, sami, to jest nasza wina. Bo my się tym nie interesujemy, bo myśmy zaufali. Bo skoro ci ludzie zostali gdzieś tam posadzeni, to znaczy, że oni mają te wartości jakieś. A to jest takie właśnie błędne myślenie. I kolejna taka rzecz mi się nasunęła też, Komitet Noblowski. Proszę popatrzeć, kogo nobilituje, kogo nagradza dzisiaj Komitet Noblowski. Nobel by się w grobie przewrócił, a może nie. Gdyby zobaczył, co się dzisiaj dzieje, tak? I teraz ten mój wstęp służy takiemu pytaniu. Jak pan ocenia, panie profesorze, to tak do pana powiem, bo tak uważam, to zjawisko pod tytułem Olga Tokarczuk, która nie posługuje się prawdą, która jest takim, w mojej ocenie, niszczycielem właśnie narodu, niszczycielem języka, niszczycielem kultury, a tak jest hołubiona tutaj w Polsce przez wiele kręgów. Wie pan, ja myślę, że to jest przeciętna pisarka, taka jak wiele innych pisarek czy pisarzy w Polsce czy na świecie, ale u nas jest pewien mechanizm wynoszenia
do najwyższych laurów na świecie, no, żeby spełnić oczekiwania noblowskie, to autor musi po drodze ujawnić swoje inklinacje polityczne, pasje, które jakoś go tam, prawda, usadawiają w pewnym kręgu i tak dalej, i tak dalej. Nobel jest instytucją lewicową. Tam od lat, właściwie, nie wiem, przed Raymondem chyba, ale chyba nie. Właściwie ja nie pamiętam pisarza, który by był pisarzem, że tak powiem, z powolania, a nie z wychowania. Z wychowania, bo trzeba wychować. Czyli dzisiaj się wychowuje pewną grupę ludzi po to, żeby ich wynieść jak najwyżej, a później oni będą z kolei robić swoje działanie. Więc ja myślę, że pani Tokarczuk była do tej roli przygotowywana bardzo dużo wcześniej przez różne kręgi, które ją w sposób właściwy dźwigały przy pomocy różnej inżynierii społecznej, po to, żeby później pokazać, że oto mamy dzisiaj autorytet, który może służyć swoją wiarygodnością, wielkością, potęgą umysłu itd. itd. Ja mówię o tym nie dlatego, że chciałbym jej dokuczyć, czy chciałbym jakoś ją skrzywdzić, tylko po prostu to jest średnia pisarka po prostu. Nie ma. Ale za to mamy złego Polaka. Tam nie ma czegoś takiego, co by można wyróżnić jako coś szczególnego. Dziesiątki innych tego typu pisarzy. Trzeba było akurat w tym momencie historycznym ją wywołać, żeby ta doktryna marksizmu kulturowego miała jeszcze jeden tak zwany swój autorytet. I z pozycji tego autorytetu ona może w tej chwili opiniować, kształtować, budować, prawda, kolejne gremia przez instytucje różne. Wchodzi w różne instytucje i jest tam bardzo ważną postacią. Prawda? I to jest ta metoda, którą, przy pomocy której się buduje ten marksistowski model świata. Dziękuję panu za pytanie, bardzo ciekawe, bardzo ważne. Proszę bardzo. Zacytował pan Alterowski Merlego przez tak, moment. Tak. Nie wiem, czy Spinelli. Pan komunista, tak. Komunista. I nie chodzi o to, czy wszyscy mają świadomość, że Unia Europejska jakby głębi i że po prostu są sale poświęcone jego osobie. Czyli chodzi mi o. Tak. To jest oficjalna polityka Unii Europejskiej, która nie jest nazwana wyraźnie. Natomiast są sale, które jego dotyczą i chodzi mi o m.in. manifest z Bentotene, który jest de facto realizowany. To widać. To jest dokładnie to, co pan mówi. Tak, tak. No, świetnie pan zauważył. Zauważył pan znak, który wskazuje jakąś tendencję, prawda? To jest tendencja. Jeżeli się pojawia taka postać w historii jakiegoś ruchu, to taką postać później się wkomponowuje w jakąś rzeczywistość i ta rzeczywistość ma później zmieniać swoje otoczenie. Czyli taka postać jak Spinelli ma być w tej chwili autorytetem, bo jeżeli on ma tablice, jeżeli on ma hołdy, jeżeli ma książki, bo się o nim książki pisze, no to wiadomo, że nie robi się tego bez sensu. To ma sens. Tak jak mówiłem na początku, zwracajcie uwagę na różne znaki i próbujcie je interpretować. Proszę bardzo. No może jeszcze ja. Proszę. Bo opisał pan proces, który de facto się dzieje. Jest taki wykład, jak napaść na państwo. To jest przez 10 lat robi to były agent KGB. To jest na YouTube. I to jest dokładnie ta technologia, którą pan opowiedział.
efekt jest taki, bo tutaj nie powiedział Pan, jaki jest koniec tej zabawy, że mniej więcej po 15-20 latach takiej operacji na społeczeństwie mamy bezwładny tłum ludzi, można z nim wszystko zrobić. Warto sobie to przejrzeć na YouTubie, bo jest ten, to jest stary wykład. Efekt jest taki, że mamy bezwładne społeczeństwo i proces jest w gruncie rzeczy odwracalny tylko siłą. To jest bardzo pesymistyczny wydźwięk tego. Technologia dokładnie od 2000 lat stosowana. Tyle. Ja o tym wielokrotnie pisałem i ta książka, jak mówię, jest poświęcona tym zagadnieniom. I tak najkrócej mówiąc, po co to wszystko jest zrobione? No po to, żeby była pełna dezintegracja, czyli żeby między ludźmi nie powstały więzi. Trzeba te wszystkie więzi rozerwać na różnym poziomie. Na poziomie ojczyzny, czyli państwa narodowego, na poziomie religii, na poziomie rodziny, na poziomie historii, na poziomie piękna, sztuki, literatury i tak dalej. Jak porozrywamy te wszystkie więzi, to wtedy ten wielki mocarz, który dysponuje radiem, telewizją, mediami, będzie zarządzał naszymi umysłami. Czyli po to się to robi, żebyśmy byli już kompletnie spacyfikowani, zniewolonymi umysłami, bo wtedy jest najprostsze, my się nie mamy wtedy do kogo odwołać. A tutaj nagle słyszymy, proszę bardzo, ja jestem waszym autorytetem, tam na górze, najwyżej, ja jestem tą mobilną siłą, tą wielką, sklejającą, potężną strukturą, prawda, która decyduje. Oczywiście wszystko ma na celu dezintegrację, dezorganizację, destabilizację umysłów itd., itd. Wie Pan, procesy historyczne są niezwykle skomplikowane i ja myślę, że ta fala, bo w tej chwili 100 lat dokładnie, prawda, kiedy ten marsz kulturowy zaczął się rozwijać, od tego długiego marszu, od tego początku, bo to był początek, to był rok 20, to u Lenina to spotkanie było w 22 roku i od tego momentu mniej więcej zaczęło się. Teraz mamy 21, czyli prawie 99 czy 100 lat mamy. To jest proces 100 lat, kiedy to się stało. Proszę zwrócić uwagę, jak potężne przeobrażenie nastąpiło już w świecie. Z jakim zmasowanym atakiem to idzie. I nie przy pomocy karabinów, nie przy pomocy czołgów właśnie. Tak jak powiedzieli słusznie ci pierwsi komuniści kulturowi z tej szkoły frankfurckiej. To jest najlepsza metoda. Przez uniwersytety pójdziemy, przez telewizję. Jak będziecie słuchać jednej tylko stacji, no to ona będzie wam z mózgu robiła to, co trzeba. Natomiast czy jesteśmy na straconej pozycji? Ja myślę, że Procesy historyczne mają coś takiego jak rytmy swoje. Co jakiś czas pojawiają się pewne zjawiska, które trwają w jakiejś tam formule, w jakimś okresie, ale powoli później następuje ich regres i upadek. Ja nie wiem, jak długo ten atak komunizmu kulturowego jeszcze będzie, ale przyjdzie taki czas, kiedy narody się zaczną budzić. Ja myślę, że one powoli już jak gdyby dojrzewają, proszę zwrócić uwagę, Włochy, już tam się coś dzieje, Węgry, Polska, Słowenia, nawet ostatnio Czechy, tam jakieś ruchy, prawda, takie tu i tam. No, nie mówiąc o tych wielkich narodach azjatyckich, które jak gdyby niedotknięte zostały jeszcze tą gangreną, tą chorobą. Także mnie się wydaje, że to, co jest najgorsze, to jest ten czas. My jesteśmy w takim apogeum. Ten właśnie nasz wiek, te lata 20, 30, 40, to będzie takie ciągłe atakowanie, ciągle bombardowanie, ciągle niszczenie. Ale myślę, że druga połowa lat 50. już ten proces, jak mówię, w rytmach pewnych, dzieje rozwijają się w pewnych rytmach. I ten rytm w
tej chwili, który wyniósł tę ideę bardzo wysoko i znalazł dla nich zwolenników, prawda? Że to powoli będzie wygasać, ale my powinniśmy temu pomóc. My, Pan, wszyscy, w rodzinach, wśród dzieci, w rozmowach, mówić, opowiadać, jak to jest, że to się nie wzięło znikąd, że to nie jest jakiś incydent, prawda? To nie jest incydent. To jest po prostu edukacja. Jesteśmy poddawani zbiorowej edukacji, czy chcemy tego, czy nie chcemy, i to na różnych polach. I dlatego też pierwsze, co powinniśmy zrozumieć, to co to jest? Co to jest? No? Co to jest? Co to za materia? Co to za istota? Co to za diabeł? Co to za zwierzę, które nas tak potrafi, prawda, omotać, oplątać i jesteśmy trochę zagubieni w tym wszystkim. Jak się rozmawia z ludźmi, którzy słuchają pewnego porządku takiego duchowego, który w świecie gdzieś tam jednak istnieje, to ludzie powoli zaczynają jak gdyby rozumieć i odstępować. Ja znam nawet studentów, którzy byli już całkowicie. Znam takiego kaplana, to jest zadziwiające, kaplana bardzo młodego, który przyjechał, który był na studiach w Ameryce i tam się zaraził tą doktryną marksizmu kulturowego. I on przyjechał do Polski i zaczął mi mówić, a wiesz co, właściwie z tym Bogiem to mamy trochę problemu. Ja pytam, jaki problem masz z Bogiem, ty, kaplan? A on mówi, wiesz, to wcale nie jest takie pewne, że Bóg jest rodzaju męskiego. Tam my w Ameryce poddani zostaliśmy takiej nauce, wiesz, i oni bardzo mądrze to tłumaczą. Dlaczego Bóg ma być rodzajem męskiego? Może Bóg jest kobietą na przykład. Proszę zwrócić uwagę, kaplani są poddawani takim instrukcjom, takim metodom budowania, prawda, wizji swojego przyszłego posłannictwa, po to, żeby już wprowadzać w tym gronie kaplanów rewizję dotychczasowych pojęć religijnych. No więc to jest problem. Choroba dotyka już Kościoła. Ja parę dni wczoraj chyba, czy przedwczoraj słuchałem dwóch dominikanów w telewizji. Boże, jakie oni brednie pletli. Właśnie mówiąc o faszyzmie, że jacy to Polacy są faszystami. Jacy ci narodowcy są straszliwie prymitywni. Jacy oni są głupi. Dominikanie, dwaj w telewizji oglądali to. Była taka dyskusja. I była tam też taka reżyserka polska, nie wiem, czy Państwo widzieli. No w każdym razie to są problemy na co dzień. Jest taka jak gdyby dobra zasada w nauce. Jeżeli chcemy znać prawdę, to poznajmy trzy źródła. Przynajmniej trzy źródła. Młode pokolenie ma jedno źródło, internet. Młodzi dzisiaj zresztą nie rozmawiają. To jest przerażające, jak ta komórka zniewoliła. Prawda? Jak ta komórka zniewoliła już ludzi. To jest odrębny problem. To też jest jeden z elementów. Komórka stała się narzędziem marksizmu. Także. To cóż, gospodarzu, będziemy powoli kończyli, tak? Czy jeszcze pytania są? Proszę bardzo. Chciałem jeszcze zapytać o jedną kwestię, którą Pan tutaj jakby pominął, ale która też chyba się wydaje ważna w kontekście tego marksizmu kulturowego i tak zwana walka z globalnym ociepleniem. Także z pewnym faktem, który jeszcze jest naturalnym w przyrodzie, ale używa się go jak właśnie też, tak można powiedzieć, narzędzia, tak, do niszczenia tradycyjnych pewnych wspólnot, tak, promując pewne formy produkcji, które mają niby być tak ekologiczne, a tak naprawdę wcale takie nie są, czy formy żywienia, prawda, weganizm czy wegetarianizm, które też są sprzeczne, tak jakby z nauką, czy
Pan by też jeszcze coś tutaj powiedział więcej na ten temat? Generalnie zgadzam się z Pana jak gdyby intuicją, bo tak przeczuwam, że Pan w dobrym kierunku myśli. Marksizm, kultura objął wszystkie sfery życia. Wszystkie sfery życia, więc także modę na przykład, o tym nie mówiliśmy również, o wielu rzeczach nie mówiliśmy. Ja wyjąłem tylko takie podstawowe rdzeń, powiedziałbym, marksizmu kulturowego. Problem natury, prawda, jak patrzymy na naturę, bo to jest problem natury. Oczywiście wykorzystuje się ten problem po to, żeby budować taką wizję świata, która jest korzystna dla idei marksistowskich. I ma Pan rację, nadużywa się różnego rodzaju pojęć po to tylko, żeby zbudować coś, żeby korzyść jakąś, odnieść jakąś korzyść, żeby zysk jakiś był nad. Tu wchodzą w grę duże pieniądze. Jeżeli coś odpowiednio nazwiemy i to się przyjmie, w związku z tym oczywiście problem lansowania pewnych mód, pewnej mody czy pewnych mód, problem podnoszenia w sferze, tak jak Pan tutaj mówił, tak zwanego ocieplenia czy ocieplenia, to jest problem wykorzystywania pojęć językowych dla tworzenia jakiejś takiej korzyści materialnych. Na tym ktoś korzysta materialnie. Po to używa tych pojęć, po to, żeby zbijać kapitał. Kapitał rodzi kapitał, więc ten kapitał rodzi kapitał przez fałszywe pojęcia. Użyję fałszywych pojęć, narzucę Panu, że to jest właśnie dobre pojęcie, ale to będzie pojęcie fałszywe. Także no, w tym wykładzie prawie dwugodzinnym ja naprawdę tylko poświęciłem głównym rdzeniom tego problemu swoją wypowiedź. Gdyby chcieć dokładnie cytować, to naprawdę są przerażające myśli, jak się cytuje tych wszystkich profesorów. I to różnych profesorów, amerykańskich, francuskich. Kilka miesięcy temu przeczytałem, znalazłem taki cytat z francuskiej prasy, że było jakieś zdjęcie w jakiejś tam gazecie francuskiej, ojciec, matka i między nimi było dziecko. To autor tego zdjęcia miał ogromne problemy, że nazwał to zdjęcie małżeństwo. Nie wolno nazwać tego. Partner i partnerka. Jeszcze dopuszczalne. No więc to się rozgrywa w dużej części w języku. Proszę zwrócić uwagę na to, bo to jest bardzo ważne. To cóż, dziękuję bardzo. Dziękuję Państwu. Książkę do zdobycia. Chętnie.